ktoś chciałby kiedyś wystąpić z pytaniem, komentarzem? Przepraszam, w jaki sposób pan tworzy zespół doradców do zakupu sprzętu? Zespół doradców jest bardzo prosto wymyślony, a więc to są głównie lekarze praktykujący, z którymi mamy kontakt ze wszystkimi 650 szpitali, gdzie jest nasz sprzęt. Jeżeli teraz kupowaliśmy dla pediatrii, no to od razu dzwonimy w te miejsca, które mają ten sprzęt, który chcemy kupić, czyli się na tym znają. Ostatnio kupowaliśmy premium, ultrasonografy premium, czyli te tak, z najwyższego topu. Dzwonimy, nie wszyscy lekarze mają czas, ale tych, którzy mają, którzy są z nami, których często widzimy pierwszy raz na oczy. W takiej komisji jest około 15 osób. Każda jest podzielona na ten zakup, który mamy kupić, na ten sprzęt, ale uczestniczą we wszystkich zakupach. Pierwszą ich akcją to jest sprawdzenie, czy specyfikacja jest zgodna z tym, co chcemy kupić, czy firma dała dobrą specyfikację, a następnie pierwsze wejście to są pytania techniczne, czy wszystko jest ok, a później już są cenowe pertraktacje i na końcu ekipa nam doradza, ale nie decyduje. Decyduje o tym czteroosobowa fundacja, ja, moja żona i dwójka lekarzy. Oni nie decydują, oni nam tylko mogą doradzić. My się możemy nie zgodzić z ich opinią. W 99% się zgadzamy, mówiąc ich i namawiając przez cały czas. Nie patrzcie na cenę, jakość. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Zazwyczaj kupujemy pierwsze miejsce, często płacąc wyżej niż to, co było najniższe, ale chcemy kupić właśnie jakość. Lekarze praktycy. Praktycy to jest bardzo ważne. Nie teoretycy, ale tacy, którzy pracują, jeżdżą, robią tych badań dużo.